16. Hej kochani, witam Was w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj już mamy 16 dzień. Ja mam do pracy, tak jak Wam wczoraj mówiłam, na 13. Także mogę sobie na spokojnie przy mojej pięknej choince wypić kawkę. Oglądam także vloga Zoeli, chyba z dnia 14. I będziemy się brać za otwieranie kalendarzy. Dzisiaj otwieranie kalendarzy na łóżku. Najpierw czekoladki. Szukamy 16. Gdzieś się ukryła. Jest tutaj u góry. Oj, chyba trochę podarłam. Znowu Kinder Bueno. To już chyba drugi raz z rzędu, albo trzeci. Jakoś tak. Ok. I teraz będzie Douglas. I Douglas, gdzieś tu widziałam 16. Jest tutaj. Znowu mamy jakąś kostkę do kąpieli, więc będę musiała zabrać do domu i po prostu pewnie dam mamie albo honoratce, bo u nas nie ma wanny, jest tylko prysznic, o czym doskonale wiecie, ponieważ ostatnio widzieliście, jak się zepsuł. Także no tak, o, jestem zadowolona, bo w sumie nie zużyję tej kostki, ale komuś się na pewno przyda. Także zobaczcie, ile już tutaj jest pootwieranych tych okienek. Co będzie jutro? Jutro będzie 17. No, dosyć duża. Ale sami widzieliście, tutaj była taka ogromna i była to maska. Chociaż ta maska, w końcu jej nie zrobiłam, ale będę ją na pewno robić i dam Wam znać, jak ona się właśnie mi sprawdziła. Tutaj 19 jakaś taka długa, ciekawe co to będzie. Także już trochę za nami. Zostało nam 8 okienek, więc już niedużo. Ale ogólnie powiem Wam, że jestem zadowolona z tego kalendarza. Naprawdę Douglas się spisał. Kochani, ja zaraz muszę wychodzić. Sprawdzam tylko, który mam autobus. 12:06. Także mam jeszcze chwilkę. Muszę jeszcze iść wcześniej przed pracą, zanieść płaszcz do reklamacji. Nie wiem, czy Wam go pokazywałam. Taki płaszcz szary, ciemnoszary, który kupiłam w Only. Niestety w kieszeń mi się cała podarła. I jeszcze muszę iść na pocztę. Już paczkę mam przygotowaną. Także to wszystko sobie popakowałam. Tutaj jeszcze mam druczek na polecony, to też wstawiam do torebki. I jeszcze paragony z płaszcza. Bo jak nie będę mieć paragonu, no to nici z reklamacji. Okej, udało mi się znaleźć, to też od razu pakuję, żeby nie zapomnieć. No i taka jestem już trochę zmęczona tym tygodniem, ale słuchajcie, mam wolny weekend i mieliśmy z Kubą wyjeżdżać, ale jednak stwierdziliśmy, że zostajemy, że sobie odpoczniemy. Na pewno gdzieś się wybierzemy, tam czy w sobotę, czy w niedzielę wieczorem, czy nie w ciągu dnia, więc z pewnością zabierzemy Was ze sobą, no ale jednak żadnej podróży nie będziemy sobie planować, bo jesteśmy zmęczeni, a już za chwilę praktycznie są święta i trzeba jechać do domu. Także nie będę też Kuba obciążać, żeby tyle razy musiał wszędzie jeździć ze mną i prowadzić samochód, bo to jednak też jest obciążające. Ja gaszę choinkę i uciekam do pracy. Żebym zapomniała obrączki. Tak się dziwnie czuję, jak jej nie wezmę, że mówię Wam. Okej, to ja uciekam, a my widzimy się wieczorkiem. Jeszcze mamy do zdrapania zdrapkę, może uda się dzisiaj coś wygrać. Ale też myślę, że trochę coś pokażę po drodze, może coś uda mi się nagrać. Także do zobaczenia za chwilę. Przyjemnie tak zacząć weekend. O, już wiem, co pierwsze zjem. Krewetkę? Nie. Trzeba coś.
A, to z tym sosem. A, to trzeba na pół podzielić, nie, bo jest zjeść. Jedna. Nie, zjeść. A to sprawca zamieszania. Także bierzemy się za jedzenie. Dzisiaj na kolację, jak widać, sushi. Już się będę z Wami żegnać. Dziękuję Wam za kolejny dzień ze mną i zapraszam oczywiście jutro.